To działa. Dobry wieczór. No, nie mogę sobie poradzić, bo tu nie bardzo widzę przy tym ustawieniu tego aparatu, co się gdzie, w którym momencie włącza, co działa, co nie działa. Zakładam, że działa wszystko, więc przystępujemy do naszej rozmowy. Celem dzisiejszego spotkania tutaj jest, aby sobie powiedzieć kilka słów o wydobyciu dźwięku, o łatwości gry, o kontroli, samokontroli i paru jeszcze takich drobnych, ale bardzo ważnych sprawach. Otóż dźwięk naszego instrumentu, naszego boskiego instrumentu, ma szereg cech. To jak każdy dźwięk, tak jak wszystko, co istnieje, ma pewne cechy. To ma cechę taką, że ma tutaj kolor, powiedzmy, sieny, jakiegoś ugru może, nie wiem, że ma czerwoną gumkę tutaj, że tu ma rysik. To są pewne właściwości tego, to cechy obecne. Każdy to zrozumie, jak weźmy to, i to jest lekkie, to ma cechę lekkości, nie waży tony. Nasze dźwięki mogą być wysokie lub niskie. Mają swój czas trwania i mają swoją dynamikę. I teraz tak, kompozytor może w 100% wyraźnie określić wyłącznie wysokość dźwięku. W pewnych proporcjach już czas trwania wykonawca też reguluje. Kompozytor sobie może oznaczyć dwa piana, czy trzy piana, czy cztery forte, czy dwa forte, czy jedno i tak dalej. Ale to w sumie wykonawca decyduje, jakie to będzie brzmienie. I teraz mamy po tych trzech podstawowych, wysokość, czas trwania i dynamika, mamy trzy takie wybitnie już dotyczące formowania muzyki, cechy dźwięku. To są barwa, która wpływa na znaczenie. I cecha ostatnia, szósta tutaj, absolutnie fundamentalna, dająca no, może 60-70% wpływu na to, jak będzie dźwięk odebrany. To jest wewnętrzna ruchomość lub nieruchomość dźwięku. Więc tak, wysokość reguluje stroiciel i kompozytor w 100%. Znaczy czystość. Następnie mamy czas trwania i teraz to jest ważne, żeby czas trwania dźwięku żeby przez cały czas trwania wewnątrz człowieka, który tworzy te dźwięki fizycznie tutaj, bo przecież nie kompozytor tworzy dźwięki, kompozytor projektuje pewien plan działania, ale my ten plan realizujemy. I w ostateczności my jesteśmy producentami tej, twórcami tej muzyki bezpośrednio brzmiącej. Żeby przez cały czas trwania tego dźwięku on żył, on się ruszał. Bo jeżeli my zagramy tak, to ten dźwięk jest martwy. I on może mieć nie wiem jakie inne cechy, ale on będzie martwy. Co go eliminuje, że tak powiem, z katalogu dźwięków muzycznych. Dźwięk muzyki ma być dźwiękiem żywym, bo przecież jest różnica między sztucznie wygenerowaną mową, a mową normalną, dzięki której człowiek komunikuje się z innymi ludźmi, czy ze światem zewnętrznym, bo to może być również pies, czy ukochany kot, czy cokolwiek innego, czy choćby nawet człowiek może, o Matko Jezusa, przecież człowiek ma jakieś wyobrażenia o rzeczywistości wyższego rzędu. Nie chcę używać popularnych słów, żeby nie uprawiać żadnej propagandy, ale człowiek zwraca się do siły wyższej w bardzo rozmaity zresztą sposób. I to wszystko jest żywe, dlatego że jesteśmy dziećmi czasu i musimy operować w czasie, czyli musimy się w jakimś sensie łączyć z ruchem. Bo jeżeli będziemy to robić tak, to będzie martwe, puste, pozbawione jakiegoś wewnętrznego sensu, bo pozbawione przekonania. I teraz problem jest taki. Musimy wydobywać dźwięki o jakiejś zróżnicowanej sile, bo muzyka, frazy, które nam podaje, proponuje, one mają tysiące odcieni. Musimy te odcienie
może nie tyle wykryć, bo to się nie da. Skąd my, biedni ludzie, możemy wiedzieć, jak Chopin by to zagrał? Co on przez to naprawdę chciał powiedzieć? My sobie wyobrażamy i im bardziej sobie wyobrażamy, oczywiście biorąc pod uwagę całą wiedzę historyczną i muzykologiczną, estetyczną, wszystko, co chcemy sobie pomyśleć, psychologię tych postaci, które się tu będą pojawiały, to i tak to będzie nasze. To są nasze wyobrażenia. My nadajemy brzmieniom znaczenie. Ten fortepian tak brzmi, jak my będziemy formowali jego brzmienie. I teraz co zrobić, żeby było wygodnie? Są w nas napięcia i te napięcia muszą być, bo inaczej byśmy się rozlecieli jako konstrukcja. Tylko o to chodzi, żeby one nam nie przeszkadzały w realizacji. Żeby nam nie przeszkadzały w realizacji celów, jakie muzyka przed nami stawia. Więc w związku z tym musimy przyjąć za fakt, że nie wyłączna siła muskulatury decyduje o powodzeniu w pianistyce. Powiedzmy sobie w pewnym sensie tak, no bo trzeba użyć trochę siły czasami. Wielki Neuhaus, nadzwyczajny pedagog polsko-niemiecko-austriackiego pochodzenia, przypisywany szkole rosyjskiej w sumie tylko pod pewnymi warunkami, że tam, znaczy geograficznie, tak, nie rozważajmy tego problemu. Znaczy on powiedział tak, siła palca jest potrzebna po to, żeby on wytrzymywał ciężar ręki. Ciężar ręki jest źródłem siły dźwięku, a my regulujemy to przy pomocy mechaniki tutaj tej drobnej palca. Drobnych ruchów palców, dłoni, łokcie. To wszystko, czym jesteśmy, jest naszym aparatem gry. My potrzebujemy wszystkiego. I łokcia, i ramienia, i ciężaru, i szybkości palców. Wszystko jest potrzebne. Ale w odpowiednich proporcjach. I teraz co decyduje o tym, jakie proporcje będą zastosowane w każdym konkretnym przypadku? Ano, to będzie już słuch nasz. Bo my musimy słyszeć. My tego nie robimy z wysileniem. Nie musimy się wysilać, dlatego że przyłożymy leciutki ciężar. Tylko musimy go kontrolować słuchem cały czas, czy odpowiada naszemu wyobrażeniu pięknie. Ma być ruchomy ten dźwięk, ma być ruchomy. Przechodzi w następny ruchomy. Z tego można uczynić rzecz bardzo trudną. Wystarczy się napiąć trochę. No nie, no po prostu robią się rzeczy zupełnie, zupełnie niepoważne. A tutaj... Czy energia palca i ciężar ręki zostały doprowadzone?
tam jest wygodne, umysł to tym reguluje, prowadzi, słuch decyduje, słuch jest filtrem, który mówi, aha, to jest dobre, a tamto już niedobre. To nas uchroni przed jakimiś fałszywymi akcentami i tak dalej. Tym niemniej, stale musimy słuchać właśnie tego poziomu dynamiki, rozpatrywać kwestie, co to znaczy, co ja mówię naprawdę. Co chciałem wyrazić, w którą stronę skierować wyobraźnię człowieka słuchającego mnie, jak chciałem, co mu generalnie mam do powiedzenia, używając planu, powiedzmy Mozarta, Beethovena, Chopina, Hummla, Szarwenki i wszystkich innych świętych tego świata muzycznego. A więc to jest to, że my szukamy dźwięków, integrujemy swój aparat.